Rosjanie ostrzelali miejscowość w obwodzie kijowskim. Zginęło 2-letnie dziecko. Kolejne ofiary bombardowań. Wśród zabitych 2-letnie dziecko. Rośnie bilans ofiar wśród cywilów na terenie Ukrainy. Jak przekazały lokalne służby, w wyniku ostrzału pod Kijowem zginęło 2-letnie dziecko. Z kolei w obwodzie charkowskim potwierdzono śmierć 6 osób. Wcześniej zrzucono tam bomby kasetowe. 2-letnie dziecko zginęło, a 4 osoby zostały ranne w rosyjskim ostrzale miejscowości Nowi Petriwci w obwodzie kijowskim, poinformowała w czwartek ukraińska policja. Wojna w Ukrainie. W ostrzale zginęło dziecko. Jak dodano, w czwartek rosyjscy okupanci ostrzelali z ciężkiej artylerii budynki mieszkalne w rejonie wyszogrodzkim. Policja przekazał również, że w wyniku ostrzału zniszczony został blok, uszkodzono sąsiednie budynki mieszkalne. Na miejscu pracują lekarze, a także odpowiednie służby, które patrolują teren po ostrzale, poinformowały służby mundurowe na Facebooku. Wojna Rosja-Ukraina. Ostrzał bombami kasetowymi pod Charkowem. Są ofiary, w czwartek Rosjanie przeprowadzili także ostrzał bombami kasetowymi na miejscowość Kozacza Łopań w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy, poinformowały lokalne władze. Kilka godzin temu rosyjska armia ostrzelała bombami kasetowymi Kozaczą Łopań. Zginęło co najmniej 6 osób, dane o liczbie rannych są weryfikowane, napisał na Facebooku przedstawiciel lokalnych władz Wiaczesław Zadorenko. Jak przekazał, Rosjanie zbombardowali dworzec kolejowy, sklepy, apteki i inne cywilne obiekty w centrum miejscowości. Obiekty wojskowej infrastruktury, rozmieszczone przez Rosjan w miasteczku, oraz rosyjscy wojskowi nie ucierpieli.